Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Destiny. Najnowsze dziecko Bungie, dziecko bardzo śliczne, bardzo ładne. Jeszcze nie płacze w nocy nawet, taki najlepszy rodzaj dziecka. Ale dobra, jedziemy misję The Warmind w starej Rosji na ziemi. Break the House of the Devils' grasp on the Cosmodrome and secure a vital link to the Golden Age. Normal. A to właśnie patrzę, że kolejna misja to już będzie hard. A moment, a to jest co to właściwie? Explore Cosmodrome. Kolejna misja do zrobienia, ale dobra, najpierw tutaj. Tak jak mówiłem, The Warmind. Jedziemy z Coxem. Launch, please. Piechola Warlock już na czwartym poziomie. Już super można sobie czasnąć, więc będzie zabawa jeszcze większa. Ale też jakieś nowe bronie wpadły na końcu poprzedniej misji, tej, którą musiałem dwa razy rozegrać. I też nowy hełm. Dobra, zaraz przetestujemy. Vanguard's reporting that Fallen are tearing into machines all over the Cosmodrome. I'm starting to think they aren't just looting the place. Whatever they're looking for, we should probably find it first. Okej, misja poszukiwawcza. Szukają kosmici, szukamy my. Tylko my mamy być pierwsi po prostu. Ciekaw co? Vital link to the Golden Age. Czyli ważne połączenie ze Złotym Wiekiem. I'm picking up heavy fallen activity near the Forgotten Shore. But that's miles from here. Co to jest? Guardian set up a vehicle grid here. Co to za wielka budowla? Wygląda jak rakieta kosmiczna. Let's go. Przynajmniej ta część. Typowo jak prom. Albo nawet kilka promów kosmicznych. O, Rosjanie próbowali, widać, wysłać kogoś poza Gagarinem. W przestrzeń kosmiczną. Dobra, ale spokojnie, spokojnie. Super ładuje się sam? Nie, super pewnie ładuje się w miarę postępu w zabijaniu. Spokojnie, spokojnie. Tutaj zaraz coś się pojawi bankowo. Chodź, chodź, kolego. Na drugim poziomie, no ja z taką bronią, to nawet nie muszę silić się teraz na headshoty. Wystarczy po prostu trafić dobrze. Może być nawet w korpus. Oj, tam też są. A, macie granat. I znowu ładnie rzucony, znowu ładnie rzucony. Jakieś tam 15 komuś odpadło. No i tym odpadła głowa, no ale to już swoją drogą. No, granie na konsoli w taki upał to jest ciężka sztuka, bo już słyszę wentylator w PlayStation 4, jak chodzi coraz głośniej. Okej, dobra, tutaj podnosiliśmy ostatnio części. Kurde, czy to jest jednak znowu to samo? Inne rejony na mapie, a jednak to samo? Jak to tak to? Nie kumam. Czy może to jest ta niemożliwa przestrzeń? Czyli po prostu różne miejsca na mapie, ale te same miejsca, jeżeli chodzi o lokacje. No moment. No dokładnie, to jest to samo przecież. Gdzie mam iść w takim wypadku? Tu. Dobra, jeżeli się nie obrazicie. Geronimo! Ja daleko? Przeskoczę? Nie przeskoczę całości, ale tutaj spadnę sobie. Przynajmniej. No właśnie, jeżeli we wczesnej fazie skoku wcisnąć glide, to wtedy lecimy do góry jeszcze kawałek. Mega przydatna rzecz. W poruszaniu się. Jestem ciekaw, czy inne klasy też mają coś takiego. No ale póki co, serio, moim ulubieńcem jest Warlock po prostu. No możliwość szybkiego przemieszczania się, bronie też zacne mogę nosić, więc ha, czemu by nie. Tutaj w środku powiadasz, tak? Here's the Sparrow Link. Dobra. Deploy Ghost, please. I co tam odnalazłeś ciekawego? Encoding supercoast states, entangling ket vectors and we're linked. Dobra, mamy połączenie. All right. If you want to get your Sparrow, we can be in the Forgotten Shore in seconds. Dobra, już wiem, jak się przyzywa pojazdy. No ale Sparrowa już mieliśmy wcześniej. No właśnie, i co teraz? Co dalej? Tu mogę? Mogę. Delikatnie uderzył się w główkę, ale przeleciał. Moment, a idzie złamać kark? Moment. Nie, przenika po prostu. Okej, okay, dobra. Ataków żadnych nie ma ten pojazd. Ma jedynie turbo, ale mogę kogoś... No właśnie, potrącić. Jakiegoś wandala na przykład, na pełnym buście. Średnio to wychodzi, szczerze, ale dobra, jeszcze raz spróbujmy. No shit, dobra, chyba zniszczyli mi pojazd. I zaraz zniszczą mnie, no fuck. Drek na piątym poziomie mi machnął. No ale respawn, raz, dwa, trzy, całkiem blisko. Nie, ale sporo jeszcze nie będziemy poruszać, lepiej się czuję jednak mając pełną możliwość strzelania, niż po prostu szybciej się przemieszczać. A mam cię, mam cię. Kurde, ale nie headshotem. Niestety. Dobra, to może tutaj inaczej.
Musimy się zemścić za to, że mnie zabił, bo to był chyba dokładnie ten. Ten ziomuś. Okej. W tamtym kierunku powiadacie, ale tutaj już eksplorowałem. Ten samolot, te wraki. Nawet chodziłem po skrzydłach przecież. Więc tam nic nie ma. Ale co, moment, może ja wybrałem znowu tą samą misję. Przecież idziemy dokładnie w to miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą, ale... Opis przed misją był inny. O kurde, dobra. Za daleko poleciałem. I nierozważnie. Ale spokojnie, zaraz naprawimy błąd. Wystarczy headshotów parę wymierzyć. Jeszcze tu się chowa jeden. Drag. A też właśnie mogę drugą bronią przecież. Bo super charged. Starczyło tego jednego zabić, bo nie zwróciłem uwagi, jak tam pasek, w jakim stopniu on się zwiększa po każdym zabójstwie. No ale rzucimy od razu w kolejnego przeciwnika superem i zobaczymy później, jak szybko się odnawia. Przydatna wiedza, wręcz bardzo ważna. Priorytetowa. Zwłaszcza jeżeli będą inne supery jeszcze. Później. Okej, ale co, serio na górę? Nie. Tym razem tam, dobrze, bardzo dobrze. O. No, epickość się wylała z ekranu teraz dosłownie. No dobra, pasek wzrósł nieznacznie. Tak powiedzmy 1/20. Ale rośnie coraz bardziej. Mimo tego, że nikogo nie zabijam, serio? No to okej, dobra. To nie ma co się martwić. No coś tam się przesuwa. Ale nie zapełnia. Speech 09 jest blisko. Ale blisko? Gdzie blisko? Ja tam nikogo nie widzę. A przecież wszyscy są oznaczeni na mapie tutaj. Przechodzę sobie i widzę jakiegoś gościa z jakąś ksywką, tam sobie biega, tam sobie biega, tam sobie biega na przykład, ale tutaj nie widzę nikogo. Serio, to jest dźwięk. I jeszcze tęczę widać, widzicie to, to jest dbałość o detale, to jest właśnie Bungie. Aj, winszuję. A, pięknie. Jeszcze nie mogę doczekać, jak pod osłoną noc założę sobie słuchawki i poza nagraniem będę grał. No totalna imersja, no ten świat mnie wchłonie. A magisterka jeszcze nie napisana, ale spokojnie, dobra, trzeba będzie zaplanować sobie dzień, harmonogram cały. 8 godzin praca, później pisanie magisterki, ewentualnie wieczorem godzinka grania. No ale to będzie naprawdę soczysta godzina, oj, naprawdę soczysta. Ale co, no duża przestrzeń, żadnych kosmitów, wygląda podejrzanie. Bardzo podejrzanie, bo też chciałem sprawdzić, na jakim dystansie mogę posługiwać się tą bronią, czy to też krótki bardziej, czy... dłuższy. Ej, dobra, widzę jaskinię. Może coś tutaj? Może jakiś loot crate? Yes! I to pięknie. Baron RS2A. Jeszcze mam... Oj, jest trzecia kategoria wreszcie broni odblokowana. I są mi heavy. Pięknie. 26, 28, 28. No dobra. Kiepska jest ta ciężka broń, ale jest. Shoulder Fire Devastation, the Baron RS-2A is a general purpose launcher that was used as a test bed for later development. Ok, wyrzutnia rakiet. Podoba mi się, ale moment, rzućmy jeszcze okiem na sekundkę. Bo chciałbym zobaczyć, co się czai tutaj jeszcze, dodatkowo. Czy przypadkiem nie mam czegoś? Generalist list. Nie mogę tutaj zmienić, tu też nie mogę. Tutaj emblematy, ewentualnie statek 1. Dobra, wróćmy do sprzętu. Jak to wygląda? O mój Boże, wygląda mocarnie. Ale tylko jedna rakieta. Dobra, moment. A, i przytrzymać, żeby zmienić na ciężką. Dobra. Okej, ale wyciągnijmy ją chociaż, przypatrzmy się dobrze. Dobra, animacja przeładowania całkiem zacna. Jest inny rodzaj lunety. Okej, okay, dobra, spoko, ale nie będziemy testować tego od razu. Bo rakiety tylko 4. Zapomniane wybrzeże, tak? Forgotten Shore. Dobrze, nie Warsaw Shore, albo jakieś inne gówno umysłowe. Jezus Maria. The Fallen are using some sort of signal amplifiers. Let's see what they're transmitting. Dobra, już idę do współgraczy. Może uda mi się nawet pomóc. O kurde, nie, chyba nie wskoczę, tak? Ej, a w sumie jak to wie, moment. Sprawdźmy. No, może obejdę znaczną część mapy. No to się udało. Okej, okay, glide jest moją ulubioną umiejętnością. Już wam to mówię od razu.
jak pozwala mi na takie akrobacje i wspinanie się tam, gdzie nie powinienem móc się wspiąć jeszcze. Aha, moment, a tu faktycznie nie mogę, nie widziała na ściana chyba. A, dobra. Tam jest jedna z rzeczy, które mam... Nie, tam są obie rzeczy, które mam wyłączyć. I też widzę. Chyba generała. No parę strzałów dostał. No to się nie można silić na headshoty niestety z takiej odległości, no ale... No tam są inni gracze, ja im pomagam teraz w ten sposób właśnie. Moment, kolejny commander. Tuż tutaj do dołem też biegną. I tam. Oh shit, i u mnie też już są. Pytanie gdzie? Na dole? Czy tuż za moimi plecami na przykład? A tam widzę jedną latającą mendę. Ej, raz udało mi się trafić, nie jest źle. To jest menda na poziomie 7 już, o kurde. No ale dregi na 4. No nie potrafią mi zagrozić. Kiedy jesteśmy zrównani poziomami, no to ej, to jest tylko sztuczna inteligencja, ja mam swoją własną inteligencję. No właśnie, w jaki sposób to sprawia, że jestem lepszy? Jego inteligencja wyklucza jakieś błędy, takie karygodne. A jak już strzela, to zazwyczaj trafia. A ja? Wręcz przeciwnie. Dobra. Nieznany poziom. Wysoki nieznany poziom. 11. Okej, dobra. Zbyt się niespodziewanie ciężko, więc trzeba będzie nas superem chyba trzasnąć. Mam jeszcze kolejna jaskinia, jakby to też można sprawdzić. Nie liczę co prawda na kolejną wyrzutnię rakiet, ale już widzę skrzyneczkę. Przynajmniej. A w niej kryje się... siano. Dobra, chociaż tyle dobrego, ale nie ma drugiej tutaj, z drugiej strony nie. Więc chodźmy tędy. I to są ci tak na nieznajomym poziomie. Okej, no to... szczyt, ale super ci w ryj. No, cholera, powiem wam, niewiele to zabrało. O szyt, o szyt! O szyt! Nie, bezpieczny dystans utrzymać, bo on jak trzaśnie raz, to trzaśnie porządnie. Oj, dobra, moment. No nawet to im nic nie zabiera, okej, okay, a dużo headshotów. Immune, o kurde, dobra, no to skoro ja nie mogę ich rozwalić, to kto może w takim wypadku? No czasem w niego superem troszeczkę go odrzuciło, ale poza tym nic. Dobra, tu na poziomie 7. Więc tego zacznij w ten sposób, może. Pięknie. Niczego nie pilnowaliście? A w ogóle idą już za mną? Cholera, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. O, dobra, ja tamtego pomogę im ściągnąć. Proszę bardzo, ładny headshot. Wrak statku. Ogólnie dużo wraków, pozostałości pod ludzkiej cywilizacji. No ale pozostałości, no. Użytkowane przez kosmitów, no to już mogłoby to nie zostawać nawet. No chyba, że oswobodzimy ten teren zupełnie. I tak jak wspominałem, zaludnimy go Polakami. O ile to się wyłapało wtedy na nagraniu, kurde. Dobra. Ale już zalatuję delikatnie Borderlandsem, bo różnorodność przeciwników jest znikoma. W sumie tam było lepiej. Trochę. No ale nie było takiej grafy. Dobra, jeden z punktów, który mam przeskanować, więc gościk lecisz. Mój osobisty karzełku latający. Ej! Osuń się, kurde, nie strasz mnie w ten sposób. Czy ja pozwoliłem tobie zbliżyć się do mojej przestrzeni osobistej? Jak, jeszcze go nie zdeployowałeś? Karzełek się ociąga. Dobra, ja w tym czasie sprawdzę, co jest tutaj na górze. Czy czai się cokolwiek? Let's check the other one. Aha, dobra, dużo mi nie powiedziałeś, oprócz tego, że nie należy do tej rasy, którą właśnie tłuczemy po ryju. Ha, czyli do tych, do upadłych. Widać kogoś? Oj, ktoś tu czymś strzela. Tylko kto, gdzie i czym? Shit. Nie, dobra, ej, tu chyba. Ej, albo nie, to jest inny gracz przecież. Cześć. Hi. Hi? Nie wiem, czy jest świnie. Są tam R3? Interakcje. Invite to fire team. Ej, no w sumie można spróbować. Jeszcze nie robiłem tego. No. Scan for amplifiers. Jakieś zaproszenia, coś. A w ten sposób. Destiny fire team. Nie będziemy się bawić w takie coś. Ten niech sobie tutaj snajpi. A ja polecę dalej. A choć w sumie to była jaskinia. Więc jeżeli możesz, to jeszcze delikatny exploring. Poza tym zwłoki robota widzę. Więc może być i skrzyneczka, jest i ona.
Siano. Zawsze przydatne, zawsze przydatne. Ej, a to jest twój pojazd, sorry, kurde. Myślałem, że to jeden z tych latających robocików, ale okej. Okay. Cel mamy wspólny, podejrzewam. Co prawda nie należymy do tego samego teamu strzeleckiego. Ten fire team nie jest tożsamy, ale możemy iść razem mimo wszystko. Tylko jeszcze delikatny zielarz się we mnie odezwał. O, i część ducha chyba, dokładnie. New Grimmore card acquired. More info at bungee.net. Nie, dobra, ty możesz sobie biegać, serio, a ja... Ósmy. Ej, i tu już jest inny przeciwnik. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Nie no, idziemy go zobaczyć z bliska chyba, nie? Tak, będzie najlepiej. Jak blisko jest, a poza tym ten tam słyszę, że wali ogniem full auto. Pełni automat. O kurde. A nie, to jest po prostu jakiś inny rodzaj wandala. O kurde, gdzie jest mój super, bo się przyda chyba zaraz. Dobra, delikatna kampa. Ale powinien sobie dać z nim radę chyba. Będę mu wymierzał headshoty w większości. O kurde, dobra, nie mogę dać się trafić. Oh shit! Dobra, zaraz super powinien być. Więc tym mu porachujemy zaraz kości. Ale to dopiero za chwilę, moment, a może tym. No shot i dałby tu radę. Pięknie poleciał, już jesteśmy w połowie poziomu. Nie, zaraz będzie piąty. Już całkiem niedługo, dobra, kolejna skrzyneczka. Póki co mam naprawdę szczęście do tych jajski. O ile wcześniej rzadko znajdowałem jakieś przedmioty, to teraz naprawdę bardzo często. Jeszcze nawet rakiety mam. Dobra, ale co za rękawice? Czy lepsze od tych, które mam? Raczej na pewno nie. Mogę zupgrade'ować rękawice? Okej, pod warunkiem, że te są słabsze. Te są słabsze. I te też, i te też, i te też. Hmm, ale zupgrade'ować w jaki sposób? Moment. Pieniędzmi. Ale 25 potrzeba tylko. No to pewnie, że tak. Oczywiście, ale może to jeszcze? Type i coating. Nie. Ale dobra. Tu też... Nie, tylko details? Czyli mogłem ulepszyć tylko jedno. Nie, tutaj też mogę. Hand cannon loader. Ja nie mam tej niestety broni, ale ulepszyć można. 25 tylko kosztuje przecież. Jezu, już myślałem, że noc nastała. Bez przesady. Dobra, mam mój super. Tam biega jeden drag. Czy tam drag. Ej, co jest, nie mogę strzelić? Aha, to nie ta broń. Dobra, to też jest na krótki dystans bardziej. To jest na daleki, dokładnie. I tego się będziemy trzymać. Powiadacie, że na górę. A to chyba bez problemu wskoczę. Ej, co tam? 45, 40, co, what? Może revive jakiś? Może tam pobiec? Cholera, może nie, bo mam tutaj swoje zmartwienia. Ej, dobra, ale przetestujmy wyrzutnie rakiet. No i to mi się podoba, dokładnie tak, okej, okay, ale mimo wszystko zostajemy przy tym, gdzie mamy najwięcej naboi. Czyli no w sumie nawet mógłbym trzaskać wszystkich piąchą. Ej, serio, kolejna skrzynka? No, wreszcie pusta jaskinia. Nie, 3 minuty 38? Nie. Czas się zwiększa, więc nie ma pośpiechu, nie muszę tam lecieć. No panie kapitanie, no po główce dostaniesz parę strzałów, jest po tobie przecież. Więc nie oszukujmy się, że będziesz jakimkolwiek wyzwaniem dla mnie teraz. Dobra. Mam nadzieję, że jesteś tam. Dobra, jesteś w dobrym miejscu przynajmniej. No to teraz pozostaje jedynie tutaj rozejrzeć się dookoła. Dobra, czyli ostatnie miejsce, do którego mam jeszcze pójść. Okej, ale wyeksplorujmy tę lokację w pełni. Może tu coś znajdę. Nie, nie i nie, ale jeszcze można dostać się wyżej. Okej, ale naraziłem się tym samym na ostrzał, ale nowym rzucam granaty w sumie. Alright. Moment, mi to też robi krzywdę, tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Ej, oj. Holo, wandalu. Co mi tutaj dewastuje życie? Ej, kurde, kolejny? Oh shit. No, dobra. Jeszcze jakimś cudem wyszedłem z opresji, ale zmarnowałem jedną rakietę. Dobra, więc schowajmy, żeby przypadkiem nie wypalił zaraz. Dobra, 2 minuty i tam właśnie mamy iść, tak? To się zgadza.
No tak mniej więcej. Mój dokładny cel jest inny. Ale... A, w momencie celowania zaczynam nagle spadać. No dokładnie, więc pełen glide nie wchodzi w grę. Glidowanie i strzelanie jest poza zasięgiem umiejętności mojej postaci, niestety. No ale taki glidzik też nie jest zły. Pod warunkiem, żebym doleciał tam, gdzie chciałem. Ale nie. Dobra, paru ich tutaj jest dookoła. Ten, ale wysoko skacze. A, bo tu był pierwszy marker, dobra. I to, czy mam wrażenie, że atak wręcz mojej postaci też staje się silny wraz z postępem w levelach? I ma większy zasięg może? Jeszcze nawet? Ej nie, serio, ale pomóc coś tam tobie coś? Co to jest? Ej nie, dobra, jestem tak blisko. O cholera. To może przypatrzmy się z pewnej odległości. Ale jednocześnie przemierzając dystans dzielący nas do naszego końca podróży. No. Okej. Okay. Poleciał w cholerę. Dobra, ten ma delikatne kłopoty, więc... Może... Ej, może tam wlecę po prostu i superem trzasnę. Na przykład, o. W ten sposób. No, kogoś tam rozwaliłem. Joint public event. Guardians linked one. Good work. Co mamy tutaj zrobić? Niech mi ktoś jeszcze wytłumaczy tylko. Z chęcią pomogę. Znaczy dobra, strzelać do kosmitów, tego nie musicie mówić. No a ten tu wali, tej full auto. Przecież wiadomo, w grach Bungie precyzja jest zawsze lepsza od kilograma pocisków. Nie no dobra, co teraz, to już skończył się ten public event, mieliśmy to po prostu obronić i to jest tyle? A i teraz pomachasz, no to ja też pomacham, czemu nie? Dobra, ale ja idę w tą stronę, bo tam jest mój cel. Chyba, że oni tu się jeszcze pojawią. A dobra, w sumie... Ej, wiesz co? Masz rację. Szybciej będzie używając pojazdu. No. No, nie aż tak znowu szybciej. Jednak glajdowanie ma swój urok. Mam coś tu jest? Nie. Dobra, ja muszę iść tutaj, serio, koleś. Więc zapraszam za mną, jeżeli chcesz pouczestniczyć w mojej osobistej przygodzie, która wcale nie jest taka osobista, bo mam zamiar wrzucić to na kanał później na YouTubie. Okej, okay, dobra, ale kto jest szybszy? No, zdecydowanie on. Nie wierzę, nawet w wyścigu, który nie jest wyścigiem, też przegrywam. Dobra, tu wystarczy. Respawn restricted. Dobra, wytrzymam tutaj wrogów w pobliżu. Kilku. Ale nie są odporni na headshoty i to bardzo mnie cieszy. No, kurde, kolo. A tam macie granat jeszcze w paszczę. Gdzie mi z tymi nożami, kurczę, do gościa, który, pod którego silną wolą ugina się cały wszechświat, no to był głupi pomysł. Panie kosmito. Dobra, ten troszeczkę lepszy tak wyskoczyć. Z nienacka, całkiem blisko. Dobra, kapitan zaraz zostanie zniszczony. Pięknie. Pozostaje drag. Może jeszcze... Ej, kolejny kapitan? A nie, to był ten sam, miał resztkę życia. A myślałem, że właśnie jego zabiłem. Więc świadczeni goście teraz patrzą i tej, ale ten jak na czwarty poziom, to całkiem wymiata nawet. No grało się w Halo. Wszystkie części. No oprócz Halo Wars, okej, dobra. I w ODST, choć mam na półeczce, kumpel mi pożyczył. Vara, Halo of Bullets. Fanatyk Halo. To jeszcze nie sięgnąłem po nią. No ale póki co moją ulubioną serią jest, znaczy częścią serii jest Reach. Za fabułę. Mimo tego, że tam nie ma Master Chiefa i to niektórzy puryści i fanatycy Halo mogą mieć mi to za złe i mogą się na mnie troszeczkę zdenerwować. Myślę, że was nie widzę. Łebki wystają, o shit. Byłeś za blisko, kolego. Ty, no kurde, sporo was tutaj, jesteście naprawdę za blisko. Fuck, no. Dobra, tarcza się zdąży zregenerować i mój super też już praktycznie czeka tylko na to, żeby go użyć. Dobra, co to jest? I skąd te ciała? Pff, nie, wcale was nie widać, wcale tam was nie widać, że tam sobie stoicie tak po prostu. No, dobra, jeden zdezintegrowany zupełnie. A ten posłany do piekła headshotem. Nie, naprawdę, kurczę, mimo to... Chyba bym musiał zacząć grać na hardzie. Bo moja postać ma dopiero czwarty poziom, ale już czuję się taki OP. Po prostu biegam i tutaj masakruję kosmitów, no tak powinno być. No ale z drugiej strony, jakiś challenge, jakieś większe wyzwanie też by się przydało. A z tym brakuje mi kompana do gry. Yoji może, może CTSG. Nie mam z nimi kontaktu.
No chyba, że któryś z was ma, to może w moim imieniu się skontaktować. Z chęcią pogram i ponagrywam wspólnie. Czemu nie? O kurde, dobra. Jeszcze Wanda, ale na czwartym poziomie i to mam, kurczę, mnie przestraszyć, co robię, bo przestałem strzelać po głowach, tylko zacząłem strzelać z biodra. A to jest wybitna oznaka braku szacunku do przeciwników. Oni, kurczę, wręcz muszą dostać w głowę. Po prostu muszą. To jest honorowa śmierć. Zostać posłanym do piachu headshotem właśnie. Ej, dobra, może? Skoro wasz jest tylu. To jest satysfakcjonujące. To jest to piękna gra. I serio, ale dalej nie zrobiłem preordera jeszcze. Ale spokojnie, spokojnie, zaraz naprawię ten błąd. Dobra, znowu was troszeczkę dużo. A, sorry, nie przeładowałem. Oj, oj, beton, beton, może się skończyć źle. Nie, dobra, ale nie, za bliska odległość na takie wygibasy. Strzelanie rakietą z pół metra nigdy nie jest pomysłem dobrym. Czasami jest średnim. Jeżeli grasz na przykład online z innymi graczami, to lepiej zabić kogoś i trzasnąć sobie samobójstwo, czyli wychodzisz na zero, niż ktoś miałby ciebie zabić. Po prostu, bo nie wiesz, jaką decyzję podjąć na szybko, ad hoc. Dobra, jest i super, więc... Nikogo, nie wierzę. Wszyscy się przegrupowali, no i to jest właśnie to. Inteligentne AI, no nie stoją w tych samych miejscach. Przegrupowanie, starają się zajść mnie z flanki, no przecież kurczę, piękna sprawa. Jakby tu był jeszcze tryb, poziom trudności Legendary, no to uwierzcie, byłoby bardzo ciężko. Dobra, rakieta widzę, nawet nie pozamiatała tarczy kapitanowi. O, shit. Dobra, wiem, że powinien teraz się bardziej ukrywać niż walczyć, ale można robić jedno i drugie, jeżeli ma się wprawne oko. I dobrze się strzela. Po główkach zwłaszcza, po główkach. Dobra, może drugą bronią? Nie tą. Też nie tą, tylko tą. Raz. I dwa. No. Nie, krótki dystans to jest domena tej broni, się okazuje. To jest taki jakby spread gun. Moment, właśnie, tak? No dokładnie, no, no, coś jak flak cannon, powiedzmy. O kurde, co to jest? Servitor. A jak sobie radzi z rakietami? Tylko najpierw pozwólcie, przeładuję. Zostały jeszcze dwie. Dobra, oni rzucają granatami, ja też mogę to zrobić. Wszystko w tamtym kierunku. Poprawię gościa rakietą, no i po wszystkim. Dobra. Chyba nie powinienem wtedy znaleźć tej wyrzutni. Mimo wszystko. Nie, jest i kolejna. Ale nie, tu parę strzałów wystarczy. Jeszcze powiedzmy, że celuję w centralny punkt. Bo tam podejrzewam jest ten właśnie większy damage, ten 182, a nie połowa z tego tylko. A poza tym zaraz mój super się pojawi, więc może nawet walka wręcz, albo na krótkim bardzo dystansie. O, to robi robotę, wszystkie bronie, co mi się podobają, autentycznie. Nawet te, które de facto nie są broniami, czyli walka wręcz. Wszystko jest super. Jak? Już skończyłem? Destroy Fallen Tap. O, cholernie epicka muzyka wjechała. A gdzie mam iść tak właściwie? Czy to po prostu zniszczyć? Te, okazuje się, że tak. Dobra, to może w ten sposób? Dokładnie, nie marnując zupełnie naboi. Kept hitting an active firewall. Old Earth. Russia. Dobra, upgrade unlocked. Ale moment, szybko, najpierw jeszcze exploring. The legends are true. The warmine did survive the collapse. An AI built to defend Earth. He faced the darkness and survived. And he's protecting something here in the Cosmodrome. We have to find a way to reach him. No okej, okay. Dobra, niestety nic nie udało mi się znaleźć, kochani, ale ja w tym miejscu muszę skończyć ten odcinek, choć i tak wydaje mi się, że nagrałem zbyt długą, drugą część materiału. I też mam nadzieję, że nie widzieliście przejścia między jednym nagraniem a drugim w tym odcinku. Ale dobra, później sprawdzimy, jakie są nasze nagrody, później dokonamy level upów, ale w tym miejscu ja kończę. To wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!